jeszcze muszę łapatować! Czajno łapatować! Idzie straż miejską! Mandat! Mandat! Cześć wszystkim, niedziela, godzina 12:00 i punktualnie na ekranie Michu Łysy odwali wam kazanie. Czyli powiedzcie mi szczerze, a kto nie miał pokus, żeby w waszym silniku przyładować na zimnym do odcięcia? Kto nie miał? No właśnie, ja miałem nie raz, wy pewnie też, profesor nawet kiedyś to przerobił sobie chyba z tego co kojarzę na Instagramie. I teraz powiedzmy sobie szczerze, dzisiejszy odcinek jest takim odwiecznym spełnieniem moich takich chłopięcych marzeń, w których chciałbym coś zepsuć, ale zepsuć w celach naukowych, żeby coś udowodnić albo coś obalić. Czyli co się stanie, gdy nasz silnik benzynowy będzie dostawał od razu po uruchomieniu, bez żadnego chodzenia, po prostu uruchamiacie, wkładacie cegłę na gaz i trzymacie jakieś 2-3 minuty, aż się rozgrzeje do odcięcia. Co się wtedy stanie? Bo teorii jest dużo. Jakby zaraz ich przedstawię, zaraz te teorie wszystkie wam przedstawię, ale to tak naprawdę niektórzy sprawdzali, niektórzy przyspieszali. Mówi się, że rozgrzewanie samochodu na postoju jest B, a że to jest twój, a że to jest niedobre, ale czy zastanawialiście się, co się stanie przy dłuższej eksploatacji? Czy na przykład korba nie wypadnie bokiem? Czy nam się silnik nie zatrze? Ja też się bardzo wiele razy zastanawiałem, co będzie w takim 20-letnim samochodzie, jeżeli tak będziemy robić. No i co? Postanowiłem to dla was wraz z ekipą przygotować i pierwsze co, to chyba wiecie, że mam taki jakiś swój dziwny fetysz, czyli wykupuję dookoła kościerzyny wszystkie gruzki do 1000 zł i wykorzystuję je w różnych odcinkach, żeby coś sprawdzić albo, no nie wiem, coś obalić, coś potwierdzić. I takim samochodem właśnie się zajęliśmy po raz kolejny i namierzyłem auto moich marzeń. Zobaczcie. No właśnie, poczciwa Fiacina drugiej generacji Punto. Dlaczego jest to auto moich marzeń i spełnienie pewnego sentymentu? Dlatego, że ja na takim samochodzie w 2004 roku uczyłem się do prawa jazdy, zdawałem prawo jazdy. Ojej, i właśnie sobie zdałem sprawę, że mam 17 lat już prawo jazdy. Ojej, nieważne. Generalnie Fiat Punto drugiej generacji, bardzo mocno pokolorowany, tak jak widzieliście, z przebiegiem oczywiście oryginalnym, takim jak w Polsce jest potrzebny, czyli 187 tysięcy kilometrów, bo to jest realne, to jest autentyczne, żeby 20-paroletnie auto w Polsce miało taki przebieg, takich szukamy, więc takie dostajemy. 1,275 koni benzyna idealnie pasuje mi do tego wszystkiego. Założenie jest proste, 14 dni codziennie rano odpalać, kłaść gaz w podłogę i czekać, aż się rozgrzeje. A co się stanie, to się stanie. Ale teraz opowiedzmy sobie jeszcze słowem wstępu. Przepraszam, że tak będę przyciągał ten wstęp, ale zobaczcie. Silnik ma, jeżeli chodzi o chłodzenie, dwa etapy. Jest podzielony na dwa płaszcze. Pierwszy płaszcz to jest płaszcz wodny, czyli układ chłodzenia, który idzie pierw na małym obiegu, potem wychodzi na duży i wy bardzo często mylicie, że silnik jest rozgrzany w momencie, kiedy temperatura wody jest na środku, a guzik jest rozgrzany. Wcale nie jest rozgrzany, bo olej w tym momencie może mieć dopiero 40 stopni albo 50. Silnik rozgrzany jest wtedy, kiedy olej ma 90 stopni. A jak nie macie takiego wskazania u siebie w samochodzie, to się tego nie dowiecie, czy jest rozgrzany olej, czy nie jest rozgrzany. Ja kiedyś robiłem eksperyment na ramie, jechałem chyba z 15 km i po 15 km dopiero był rozgrzany olej w silniku, a po 25 w skrzyni biegów. Zatem, jeżeli olej nie jest rozgrzany, to metale w silniku też nie są rozgrzane. Jeżeli nie są rozgrzane, to nie trzymają swoich parametrów wielkościowych. Ale jak to? To co, silnik nie działa na zimnym? No działa, dlatego że chociażby, zobaczcie tak oczami wyobraźni, jeżeli mamy cylinder, w którym pracuje nam tłok ruchami posuwisto-zwrotnymi, na nim są nałożone trzy pierścienie. I te trzy pierścienie, one się są jakby troszeczkę pracują, tak? To one powodują to, że a, uszczelnia nam się, jest kompresja, b, zgarnia olej i tak dalej, nieważne. I teraz to one kompensują nam wielkość tłoka. Ale to co, Łysy, chcesz powiedzieć, że tłok rośnie, kurczy się? Tak, taka jest zasada cieplna, czyli termiki metali, że jeżeli się rozgrzewają, to się
zwiększa ich objętość. I to już pokazywałem, ja pokazywał profesor, robiąc opalarką na tłoki, pokazując, że dość znacznie się to wszystko tam zmienia. Więc kiedy silnik jest ciepły, to wszystkie parametry założone przez producenta są spełnione. Kiedy jest zimne, no nie do końca wszystko działa tak, jak powinno. Tak? Przede wszystkim to też się tyczy na przykład kucia silników. Że na zimnym kute silniki, czyli kute korbowody i tak dalej, wydają jakieś tam dziwne dźwięki. OK. I teraz prostym byłoby, że auto kilkudziesięcioletnie poddane takiemu testowi wystawi kopyto bokiem. Prawda czy fałsz? Nie wiem. Sprawdźmy to, zobaczmy. Weźmy nasze punto, przeganiajmy 14 dni pod rząd i zobaczmy po prostu, co się stanie. Jeżeli przeżyje, posłuży do następnych testów. Będę chciał Wam pokazać, jak samochód jeździ bez amortyzatorów, bo o tym nie każdy zdaje sobie sprawę. I dajcie znaka w komentarzach, czy to jest dobra wizja. No i co? I zacznijmy od dnia pierwszego, kiedy to Łysy poszedł ukarać punto, za które zapłacił 1000 złotiszy. No dobra, zanim wsiądę do tego samochodu i zanim go upalę, powiedzmy sobie, jak wymyśliłem sobie sprawdzenie różnic, jakie wynikają z katowania i niekatowania. Przede wszystkim na pewno bez sensu byłoby, i to z góry Wam mówię, rozebrać silnik i sprawdzić, w jakim stanie są panewki przed i panewki po. Dlaczego? Dlatego, że przez taki okres katowania, jeżeli nawet wystąpiłyby jakieś zmiany i byłyby mało widoczne, musielibyśmy oddać to do laboratorium, na mikroskopy, liczyć rysy albo grubość panewek i tak dalej, więc to jest takie troszeczkę bez sensu. Jeżeli naprawdę silnik miałby nam się zatrzeć, czyli nie ma dobrego smarowania, a my cały czas lecimy do odcięcia, to przede wszystkim powinna nam się zmienić kompresja. Kompresja, czyli w momencie, kiedy tłok jest na samej górze, jest sprężone powietrze, dolane paliwo i zanim następuje zapłon, wytwarza się pewnego rodzaju ciśnienie. Ciśnienie i powinniśmy sprawdzić to ciśnienie co do 10, czyli na przykład 12,9, 12,8, 12,7. No jakby tyle, ile mamy możliwość na zegarach pokazać. Przed rozpoczęciem testu, to taka moja była dygresja z całą ekipą. I powinniśmy, o ile silnik przeżyje, sprawdzić to po. Jeżeli nastąpią różnice znaczne, no to znaczy, że to jest bardzo niezdrowe. Jeżeli nie nastąpią takie różnice, to znaczy, że to jest bardzo niezdrowe, ale na długim okresie. Zatem samochód został pomiarowany przed rozpoczęciem testu i tak jak tutaj widzicie, przed katungiem samochód miał około 13 bar na cylindrze pierwszym. Na cylindrze drugim również miał bardzo ładnie, bo około 13 bar. Na cylindrze trzecim już troszeczkę gorzej, ponieważ około 12, ale też rozrusznik już tak mocno na mnie dokręcił, a na ostatnim miał 12,5, 12,6. To tak weźmy sobie, umówmy, żeby było znacznie widać różnicę. Zatem pierwszego dnia podszedłem ja i rozpocząłem test. Zaparkowaliśmy samochód na terenie naszej firmy i rozpoczęliśmy. Pięknie. Respect is everywhere. Dobra, słuchajcie, dzień pierwszy. Trochę odcięcia. Olej się wypalił chyba tam, gdzie miał się wypalić. Masakra. I myślę, że tak jeszcze przez parę dni zobaczymy, co się będzie działo. I tyle. Ja wiem, że ten dźwięk przypomina jakieś dziwne miauczenie i bardzo, bardzo wysokie krzyki i bardzo punto cierpiało i w ogóle było bardzo źle i nas wszystkie serduszka bolały, ale zachowaliśmy maksimum bezpieczeństwa, czyli gaśnica. I pierwszego dnia na szczęście nic się nie stało, więc zostawiliśmy samochód po około 2-3 minutach, bo nie chcę, żeby ten test tutaj na ekranie trwał 45 minut, do schłodzenia i następnego dnia odwiedzaliśmy go przez kolejne 13 dni. Zobaczcie w takim telegraficznym skrócie, do którego dnia dożyło nasze punto i czy dożyło nasze punto i czy silnik został na miejscu za 3, 2, 1. Paczaj! Thank you.
Panie, tak się nie robi. Co pani o tym sądzi? Bardzo źle. No właśnie, mimo złych prognoz, mimo dziwnych dźwięków, które okazały się strzelaniem z wydechu tak naprawdę, bo wydech nie do końca był szczelny, mimo że okazało się, że samochód ma dużo bolączek, bo to dymienie, które widzicie, które po chwili ustaje, to jest nic innego jak problemy po prostu z uszczelniaczami zaworowymi. Samochód przez noc z głowicy spływał olej na górę zaworu, do silnika się dostawał ten olej i po prostu przez pierwsze kilkanaście, kilkadziesiąt sekund był wypalany, po czym, kiedy silnik się już rozgrzał, wypalił cały olej, nie było żadnego dymienia, czyli taka bardzo zdrowa bestia. Kolejna rzecz, no właśnie, samochód przeżył 14 dni. 14 dni katowania do odcięcia, choć myśleliśmy, że wystawi korbę bokiem, choć dnia 8 albo 7, bo za każdym razem trzeba było kopać z rozrusznika. Na ciepłym nie chciał nam odpalić, ale to się okazało, że jest problem właśnie z rozrusznikiem, a nie z silnikiem. Myśleliśmy, że już tłoki spuchły. Samochód został wciągnięty na warsztat i następnie zostało zmierzone ciśnienie na cylindrach ponownie. I teraz na cylindrze pierwszym było 13, po naszym teście było 12,7. Na cylindrze drugim było około 12,9 i zostało około 12,9. Na cylindrze trzecim wykazał się minimalny spadek z 12 do 11,5. Na cylindrze czwartym, myślę, że zachowałbym to jako remis albo nawet poprawę o 1/10 bara. I teraz, co nam to obrazuje? Obrazuje nam to przede wszystkim, że Punto ma wytrzymały silnik, że całkiem niezła ta jednostka Fiata 1.2 jest. Drugie, co nam pokazuje? Pokazuje nam minimalne zmiany na gorzej, na zero lub na 1/10 lepiej na naszej kompresji. Czyli jeżeli faktycznie dochodziłoby do zacierania, to pierścienie by się przycierały. Przycierałyby się gładzie cylindrów i zmniejszałaby nam się stopniowo kompresja. 14 dni wydaje się w tym momencie za krótkim, żeby to udowodnić, aczkolwiek jakieś zmiany są. Zatem nie ma sensu oczywiście dalej brnąć w to i sprawdzać. Po prostu uważam, że długotrwała jazda, kiedy nie dogrzewacie silnika, na przykład załóżmy, że uruchamiacie silnik, czekacie tam te kilkanaście sekund, zapinacie pasy, poprawiacie wszystko, olej już jest rozstawiony w całej arterii, już ciśnienie się nabiło i wszystko jest smarowane i ruszacie. Jedziecie sobie na przykład benzyniakiem, tu się skupmy na benzyniaku, jakieś 2-3 tysiące obrotów maksymalnie, woda wam się nagrzewa, już jest ciepło, woda już coraz szybciej przyspieszacie, możecie wyprzedzać i tak dalej. Po jakichś tam 10 minutach jazdy możecie tak naprawdę walić do odcięcia, no bo kiedy potrzebujemy pełen zakres mocy w samochodach benzynowych, niedoładowanych, kiedy wyprzedzamy, to tak naprawdę im wyżej ciągniemy, tym mamy więcej mocy. W samochodach diesla turbodoładowanych zakres mocy nie jest na samej górze, a powiedzmy sobie szczerze, że jest gdzieś w samym środku, więc jeżeli wyprzedzamy, to używamy taki zakres 3-4 tysiące, nie ciągniemy do 4,5 czy do 5, jeżeli takowe mamy, bo to nie miałoby sensu. A więc to by było zdrowe. Natomiast uważam, że jeżeli byśmy non-stop, dzyń w dzyń, robili tak, że wsiadamy w nasz samochód i na zimnym po prostu, pierwsze co to wyjeżdżamy gdzieś tam i rura do odcięcia, to uważam, że tak jak tu nam pokazało Punto, że 14 dni to takiego ostrego katowania do odcięcia nic mu nie zrobiło, to myślę, że jeszcze spokojnie z 14-20 dni, czyli jakieś 40-50 dni non-stop na odcięciu mogłoby zaszkodzić. Przede wszystkim mogłoby się za bardzo rozgrzać nasze Punto i mogłoby kopyto wystawić bokiem, ale to jest tylko tak mi się wydaje, więc co nam pokazuje ten test? Pokazuje nam, że zdrowe jest walenie do odcięcia? Nie. Ale że to nie jest też takie tragiczne, jak wy widzicie czasami to w głowie, że dacie silnikowi pełen gaz, odetną nam się obroty. W ogóle o odcięciu obrotów zaraz powstanie w przyszłym tygodniu odcinek, bo to jest też istotne, dlaczego na przykład do 6 tysięcy, dlaczego do 5, dlaczego do 7, skąd to się bierze. Producent taką furtkę sobie planuje, że w głowie jakby ma, że przecież nie każdy zna się na samochodach i po prostu niektórzy mogą myśleć systemem zero-jedynkowym. Odebrać samochód z salonu, wsiąść, pierwsze co to wyjechać i tu. Bardzo często w mocniejszych samochodach zobaczcie jakieś AMG, jakieś BMW, do iluś tysięcy kilometrów w ogóle. Dopóki się nic się nie ułoży, są wszystkie launche, procedury wyłączone, a czasami w niektórych samochodach moc jest ograniczona. Chociażby u mnie w Hellcacie przez pierwsze 500 mil, tak sobie producent założył, launch control nie był dostępny.
No, w sumie launch, nie launch control, launch. Więc gdzieś tam producenci o tym myślą, dlatego te obroty są ograniczone do pewnego momentu, w pewnym momencie zapłon jest odcięty i silnik dalej nie pójdzie. Czyli oni gdzieś tam to wymyślili, ale sumując, niezdrowym będzie dla silnika katowanie go na zimnym, mocniejsza jazda na zimnym. Zawsze poczekajcie, jeżeli chcecie, żeby ten samochód wam długo, wiecznie służył, nawet służbówki też trzeba szanować, to poczekajcie chwilę, aż się rozgrzeje i tyle. No właśnie, słuchajcie, oczywiście a propos używanych samochodów, a propos dużych przebiegów, tak jak na początku wspomniałem i tak jak będę na końcu mówił o Clio, które będę robił test, pamiętajcie, że cały czas jest promocja w Car Vertical na to, że możecie przed zakupem samochodu kupić sobie raport. I teraz szybciutko, żebyśmy brnęli do brzegu, żeby jak najmniej przerywać ten odcinek. Przede wszystkim, jeżeli jedziecie kupić samochód używany, możecie na kilka sposobów się zabezpieczyć. Wziąć czujnik lakieru, wziąć kogoś znajomego, sprawdzić auto na warsztacie, na stacji diagnostycznej. Możecie również sprawdzić w darmowych bazach polskich, czy jakieś tam po numerze VIN, czy coś się działo, ale to nie zawsze wszystko działa. I mamy jeszcze takie platformy Car Vertical, gdzie wpisujecie numer VIN pojazdu, który chcecie kupić w celu sprawdzenia. Co nam się tam pokazuje? Przede wszystkim pokazują nam się jakieś odbite przebiegi, to jest ważne. I mamy pogląd, czy to jest autentyczne, czy nie, chociaż miejmy w potylicy, że gdzieś tam może być bug. Mamy bardzo często, jeżeli są to auta ze Stanów i nie tylko, jeżeli były jakieś wypadki, stłuczki, to przede wszystkim mamy zaznaczone, czy coś było, a jeżeli było i na przykład jest to już teraz rozwinięte dość mocno, to mamy załączone zdjęcia. I pokazuje nam, czy auto nie było skradzione, jakby... Car Vertical to jest taka strona, która korzysta mocno z tego, co nie umiemy szukać po internecie, gromadzi te wszystkie dane w sobie i jakby robi taką usługę sprawdzania wam samochodu przed zakupem. Ale jeżeli na przykład kupicie ten raport za te 30-40 zł i okaże się pusty i nic z niego nie wyniesiecie, no to możecie napisać na support, tam jest na stronie zawsze w zakładce pomoc i tak dalej, że dostaliście taki pusty raport i oni wam zwrócą kasę, no bo to jest jakby firma, która cały czas, to mam nadzieję, że będzie się rozwijać w taką stronę, że naprawdę to wszystko już będzie tak działało, że nawet przy takim trupku, jak sobie wpiszecie, to wam wyskoczy. Natomiast no na pewno warto. Jeżeli cztery dychy nikogo nie zbawi, to potem może się uratować od zakupu takiego Clio. Oczywiście jeszcze warto przypomnieć, zanim będę robił podsumowanie, że jest taki fajny kanał na YouTubie, nazywa się Miłośnicy Detailingu Bajem 4K, czyli mój kanał prowadzony przez moich zaprzyjaźnionych kolegów ze studia Detailing Bulls we Wrocławiu. Jaka tam jest tematyka? Tematyka, której ja nie poruszam, na której się nie znam. Polerowania, dbania o auto, dobierania chemii do czyszczenia. Coś, co wy robicie. Przeczyścicie wasze samochody, sprawdzacie tak naprawdę organoleptycznie, czy jakaś pasta jest dobra, czy jakiś wos jest dobry. Chłopaki robią to za was. Chłopaki zdradzają tanie, fajne protipy, jak coś samemu wypolerować, wyczyścić, zabezpieczyć. Więc warto. Link macie w opisie. Koniecznie zajrzyjcie i dajcie im suba i powiecie, że wy z niedzieli. Dobra, łysy, płyń do brzegu teraz z testem, a wy link macie w opisie. Kierunek następnych testów, jakie będą wykonane na Punto, bo sami wiecie, że kanał Miłośników jest prowadzony przeze mnie, pomysły na odcinki wymyślam ja, to już jest ponad 600 odcinków, gdzieś tam się tematy czasami w internecie muszą nałożyć, no bo muszą, ale przede wszystkim mamy zaległy test do Hit czy Kit HHO, ja o tym pamiętam. Serio, rozbiegania diesla, też pamiętam. Ale teraz weźmy to, co mamy na tapecie, czyli weźmy na tapet, o, Punto i Clio. W Clio mamy do zrobienia bardzo fajny test, czyli benzyna do diesla i zobaczmy, co się stanie w nowych układach, bo kiedyś w telewizji pokazywali, że do starego Escorta coś tam zalali i jeździł. Ok, sprawdźmy to. Sprawdźmy, co się stanie z Clio, kiedy rozpędzimy je do jakiejś tam prędkości na jakiejś platformie, na jakiejś szynie, cały czas kminię, jak to zrobić i szukam pomocy też jakiegoś lotniska i tak dalej, żeby rozpędzić Kliówkę na jakimś wózku, na jakichś szynach postawioną bokiem, nawet na podczołgówkach. Wydaje mi się, że ja to zrobię tak. Że będę jechał, takie mam założenie. Założymy podczołgówki, żeby bokiem ciągnąć Kliówkę w tą stronę, bokiem do was, do kamery. Zaczepimy o rama i na bardzo długiej linie. I w momencie, kiedy rozpędzimy gdzieś do 60 na godzinę, jakąś przeszkodę zrobię z ziemi, żeby ram to mógł ominąć spokojnie, albo wsunę, tak jak się siatkę wsuwa i Kliówka zostanie przewrócona. Będzie koziołkować. Zerwą się linki z rama, albo zrobimy odczepianie tych linek, coś się wsunie i Clio będzie koziołkować. Chcę zobaczyć, co się stanie z takim ulepem, z takim gównolepem zrobionym z niczego, złożonym z trzech byle jak i uświadomię was, jakie to jest zagrożenie dla życia, takie samochody znikąd tak naprawdę. Kolejna rzecz, którą będę chciał sprawdzić, to tutaj w Punto przede wszystkim rozwiercę wszystkie amortyzatory, pozbędę się z nich oleju,
Jeżeli są gazowe, pozbędę się z nich powietrza i tak naprawdę samochód zostanie na samych sprężynach, więc będę chciał Wam zwizualizować, jak bardzo ważny jest amortyzator w naszym życiu, przy hamowaniu, przy przyspieszaniu, przy pokonywaniu nierówności, więc dajcie znaka, który temat najbardziej Wam się podoba, to ja ten temat zrobię jako jeden z pierwszych. No i ostatnio Adrian wpadł na pomysł, co się stanie, jak do oleju dodamy pasty Tempo, czy wypoleruje nam silnik od środka. Wydaje się skrajnie głupie, ale z drugiej strony śmieszne i mi się to podoba. No dobra, słuchajcie, w piątek był odcinek o Q7 dla widzów od Mubi z postępu prac, więc możecie sobie zerknąć. Dzisiaj okazji nie ma, ale tak jak już mówiłem o Mubi, no to przede wszystkim pamiętajcie, że cały czas jest promocja na Mubi, możecie sobie wbić link w opisie. Natomiast bardzo ważna rzecz, że zmieniły się troszeczkę zasady promocji na Mubi.pl, a mianowicie poza tym, że jeżeli zdecydujesz się na zakup polisy poprzez link podany w opisie, to 150 zł wraca Ci na konto, to jeszcze doszedł system polecania. A na czym on polega? Na tym, że jeżeli już zakupiłeś tą polisę z tego linku w opisie, bo Ci pasowało i była odpowiednia cena, to dostajesz taki malusieńki kodzik i ten kodzik możesz polecać znajomym i za każdego znajomego, który z tego kodzika kupi sobie polisę, dostajesz 50 zł zwrotu. Co tym razem się zmieniło? No tym, że nie mamy takiego dużego limitu, małego limitu jak było ostatnio, a mamy limit w postaci łącznie można 2000 zł zebrać. Czy warto i nie warto, no to już rozważcie, czy zgarnąć dwójkę i mieć dwie darmowe polisy, czy nie. Jeżeli odcinek Wam się podobał, koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco, a niech się ten odcinek niesie, a zobaczcie, co się dzieje, jak się da mu na zimnym. No i co, nikt nikogo nie zmusza, ale jeżeli chcecie, to wszystkie linki macie do CarVertical, do Mubi, do wszystkiego w opisie, więc wbijajcie koniecznie. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Będzie mechanika dla laika, będzie ABC tuningu i będą różne inne dywagacje, bo już mam to ponagrywane. O, tak się cieszę. Trzymajcie się. Cześć.